co tak robisz? My to pokażemy. I będziesz wyglądał jak głupek w telewizji. Witam Państwa, Patryk Mirosławski, to jest program As Wywiadu. Jesteśmy w restauracji Champions Hotel Marriott. Dziś spotkanie wagi ciężkiej, półciężkiej, lekko półśredniej, lekko półśmiesznej, jeśli chodzi o mnie. Maciej Miszki. Dzień dobry. Patryk Mirosławski. Mówię, że spotkanie wagi ciężkiej, bo ja się czuję jak fighter wagi ciężkiej. A Ty? Jak fighter wagi super średniej, najchętniej zrzuciłbym do średniej, ale lubię jeść. No ale lubisz też jeść zdrowo, o tym porozmawiamy. Od czasu ostatniej wizyty w Asie Wywiadu, a było to, przypomnij mi, bo ja nie pamiętam, ale chyba z półtora roku. Około. Stoczyłeś 4 walki. Z czego przegrałeś? Z czego przegrałem 3. Dlaczego? Nie wiem, przeciwnik wymagający, brak szczęścia do sędziów, wiele czynników na to się złożyło. Czy ty miałeś świadomość, kiedy kontraktowano walkę, że Niemiec Vincent Feigenbutz to tak dobry pięściarz? Nie miałem świadomości, że aż tak dobry jest. Widziałem, że bije swoich rywali i oni mocno to czują. Wiedziałem, że wywrócił praktycznie w każdej walce każdego swojego przeciwnika. Natomiast ja czułem się na siłach, żeby stoczyć z nim pojedynek. Druga sprawa, że nie byłem chyba odpowiednio przygotowany ze względu na swoją długą przerwę. Nie miałem obycia w ringu, miałem wcześniej jednego sparring partnera i te braki w obronie przez to brak przeglądu w walce spowodował, że dałem się trafić. W kwietniu ubiegłego roku dostałeś walkę z Pawłem Głażewskim. Bardzo chciałeś jej tej walki od dawna. Ty jesteś z Sokółki, Głażewski z Białegostoku. Dlaczego między wami iskrzy od tak długiego czasu? Nie ma żadnego konkretnego powodu. Ja nie chciałem tej walki ze względu na to, że między nami iskrzy, bo to się wzięło znikąd tak naprawdę. Zaczęła się burza medialna po jakiejś tam wypowiedzi Pawła Gorzyckiego i, że tak powiem, nakręciło to koniunkturę walki, ale generalnie nic osobistego wcześniej do Pawła nie miałem. Ja po prostu chciałem się sprawdzić z Pawłem Gorzyckim w świetle zasad bokserskich i po prostu czy jestem lepszy od niego, czy nie. To chciałem zrobić dla siebie i wiedziałem, że ta walka może być widowiskowa, bo Paweł nie unika wymian. Czy ty jesteś pseudobokserem? Zależy, z której strony patrzeć. No, ja nie utrzymuję się tylko z boksu, natomiast rzetelnie staram się przygotowywać do swoich walk. Poświęcam temu mnóstwo czasu, także generalnie nie mi to oceniać, ale wydaje mi się, że konfrontowałem się ostatnio z prawdziwymi pięściarzami, więc chyba nadaje się na pięściarzy. Pseudobokser, tak nazwał ciebie właśnie Paweł Głażewski, z którym na konferencji prasowej przed walką doszło do takiej dosyć ciekawej sytuacji. Zderzyliśmy się głowami i prawie doszło do bójki. Czy to było kontrolowane z twojej strony? Czy chciałeś zrobić show przed walką? Znaczy po prostu stanąłem jak mężczyzna oko w oko ze swoim przeciwnikiem przed walką i nie unikałem wzroku. Jeśli doszłoby do jakiejś konfrontacji, to na pewno nie z mojej strony, ale jeśli już Paweł by rozpoczął bójkę poza ringiem, to na pewno umiałbym się bronić. Dlaczego przegrałeś? Paweł jest od dawna promowanym pięściarzem przez Tomka Babilońskiego. Był koniem pociągowym jego grupy. No i gala była generalnie organizowana przez Tomka Babilońskiego, tak jakbym walczył na wyjeździe przy wyrównanej konfrontacji, bądź nawet niewielkiej przewadze z mojej strony. Punktuje się zawsze na korzyść gospodarza i tak było w tym przypadku. Ale mówisz, że byłeś lepszy, to nie była wyrównana walka, tak? Znaczy, no byłem, jeśli obiektywnie patrząc, byłem lepszy w 5 z 8 rund co najmniej, więc 2 rundy wygrane w 8-rundowej walce więcej, to jest bardzo dużo. Rozmawiałeś o tym z Tomkiem Babilońskim po walce? Nie ma o czym rozmawiać. Zapytałem się, dlaczego był taki werdykt. On odpowiedział, że jego zdaniem jednym punktem wygrał Paweł. No i on może mieć swoje zdanie, a swoje. Mhm. 4. To był kurs na ciebie u bukmacherów przed tą walką. Postawiłeś 2000 zł. 1000 ty i 1000 od żony. Warto stawiać na siebie? Jeśli się wierzy w swoją wygraną, generalnie nie warto stawiać pieniędzy, ale jeśli się wierzy w swoją wygraną, no to jak stawiać, to tylko na siebie.
Był kurs ponad 4 zł, także dorobiłbym sobie ładnie do tej pensji, jeśli bym wygrał. No i niewiele mi zabrakło. Myślę, że w tej walce zabrakło mi przede wszystkim czasu, bo Paweł już dawał objawy, że on już nie chce kontynuować tego pojedynku w 8 rundzie. Myślę, że jakby było jeszcze 2, to by było po sprawie. Bukmacher nie chciał ci zwrócić tych 2000, prawda? Nie ubiegałem się. Ale miałeś nadzieję, że dostaniesz z powodu nieuczciwego werdyktu. Nigdy tak nie jest. Werdykt w boksie nigdy nie jest, że tak powiem, subiektywny. Zawsze można każdy w swoją stronę pociągnąć wynik, także to jest nie do udowodnienia. Czy pięściarze stawiają często na swoje porażki? Nie wiem, nie spotkałem się z takim przypadkiem. A mówi się o tym? Słyszałem o tym, że pięściarze stawiają na siebie. Nie słyszałem, żeby stawiali przeciwko sobie. Mhm. No wtedy łatwo mogą to jakby wygrać pieniądze, prawda? Bo tak, ale to przegrać już jest łatwiej niż wygrać. Dokładnie, ale to już jest w ogóle niemoralne. Niemoralne jest stawiać pieniądze, a stawiać przeciwko sobie to już jest oszustwo. Ale to jest taki świat. Wasz świat jest niemoralny. Świat bukmacherów po części też. W kwietniu tego roku dojdzie do rewanżu z Głażewskim. Postawisz? Pokusa wielka, ale tak jak powiedziałem, stawiać nie należy pieniędzy, także chyba nie. Czy w tym roku też będziesz na straconej pozycji, czy nie? Wszystko jest w moich rękach. No, no nie wszystko. Mówisz, że byłem lepszy, a przegrałem, więc... Teraz walka ma się odbyć na dłuższym dystansie, będę miał dużo czasu. Mhm. Uważam, że jestem trochę lepszym pięściarzem, jeśli Bóg pozwoli, wygram ten pojedynek. Mhm. Dlaczego przegrałeś z kolei z zawodnikiem z Białorusi, Aleksandrem Suszczycem? Tu według wielu ekspertów, tak jak w pojedynku z Pawłem Głażewskim, zdania były podzielone, tu były jednoznacznie wskazywały, że powinienem wygrać ten pojedynek. Nie wiem, dlaczego stało się inaczej. Trafiłem swojego rywala mocno. Byłem trochę zmęczony zbijaniem wagi, bo były nieścisłości w kontrakcie. I kiedy zajechałem już na ważenie, okazało się, że ma ważyć mniej. I w ostatniej chwili musiałem skorzystać z sauny. Trochę byłem zmęczony, fakt, ale generalnie i tak to, co zaprezentowałem, wystarczyło, żeby z nim wygrać. Mhm. To masz jakiegoś strasznego pecha, prawda? W Głażewskim nie byłeś gorszy, tutaj byłeś lepszy, a mimo wszystko przegrywasz. Może ciebie po prostu nie lubią. Nie wiem, czy to jest spowodowane. Może też mój styl nie przemawia do sędziów. Tak jak powiedziałem, sędziowanie w boksie nie jest do końca obiektywne. Jeśli w piłce nożnej strzelasz gola, wygrywasz. Jeśli w boksie trafiasz mocno przeciwnika, ktoś może nie zobaczyć tego trafienia lub uznać, że to trafienie nie było wystarczające do tego, żeby on wypunktował je tak jak trzeba. No. Mhm. Grudzień ubiegłego roku. Głażewski jest nokautowany w 43 sekundy, pobił rekord Gołoty, przez Jurgena Bremera. Olbrzymia fala krytyki spada na Głażewskiego. Ty nieoczekiwanie stanąłeś w obronie Pawła. Dlaczego? No bo taka jest prawda, że przed walką nikt nie dawał mu szans. Dlaczego po walce się tak nad nim znęcać? No, skoro przed walką ktoś twierdzi, że słuchajcie, Głażewski dostanie w pierwszej rundzie i później się nagle strasznie dziwi, że tak było, no to nie jest zgodny sam z sobą. Poza tym kopać leżącego nie należy. Paweł przegrał tą walkę, ciężko się przygotowywał do niej wiele tygodni, a później nagle dostał cios na wątrobę. Dostałem kilka razy takie uderzenie, wiem, że potem się nie podnosi i choćby nie wiem, jak chciał walczyć, nie był w stanie kontynuować pojedynku. Mhm. Cały czas wyrywasz się do walki z polską czołówką, z Maćkiem Suleńskim, który był naszym gościem, z Andrzejem Sołdrą, który pokonał Dawida Kosteckiego. Myślisz, że masz szansę na takie walki, mimo tego, że przegrywasz regularnie? Teraz staję przed szansą wygrania z Głażewskim. Jeśli wygram z Głażewskim, otworzą się nowe możliwości. Jeśli przegram z Głażewskim, dalej będę atrakcyjnym zawodnikiem do tego, żeby komuś nabić rekord. Także dalej będę miał szansę spotkać się z tą czołówką, jak ty to nazywasz, tylko że, tak jak powiedziałem, Andrzej Sołdra wygrał bardzo minimalnie z Dawidem Kosteckim, który też mógł nie być w optymalnej formie po wyjściu z więzienia i możemy przeceniać trochę umiejętności Sołdry. Dlaczego mam na przykład być odpowiednim kandydatem do rewanżu z Głażewskim, a nie być odpowiednim kandydatem do walki z Andrzejem Sołdrą? Mhm. Myślisz, że ich umiejętności między Głażewskim a Sołdrą tak się różnią?
Myślę, że nie, aczkolwiek zastanawiam się, czy jesteś atrakcyjny dla Maćka Sulenckiego. Dla Maćka Sulenckiego z pewnością nie jestem atrakcyjny, jeśli biorąc pod uwagę jego całą teraz możliwość kariery, jeśli będzie kontynuował ją w Japonii, Stanach Zjednoczonych, jak to się mówi. Jeśli będzie toczył pojedynki z rywalami dużo lepszymi, gdzie mu zapłacą dużo pieniędzy i coś mu te zwycięstwa dadzą, to nie. Mhm. Pod warunkiem, że będzie to wygrywał. Natomiast jeśli mówimy o perspektywie walki w Polsce, gdzie cyklicznie są organizowane gale Polsat Boxing Night, konfrontuje się tam polskich pięściarzy, to dlaczego nie? Tomek Babiloński, który był też u nas gościem, mówi, tak zwana koniunktura na walki polsko-polskie już się kończy, bo już ciężko zestawić zawodników, którzy mogą być walką wieczoru. Zgadzasz się? Myślisz, że twój pojedynek na przykład z Maćkiem Sulenckim to byłby pojedynek wieczoru na Polsat Boxing Night? Myślę, że na Polsat Boxing Night jeszcze nie, ale, ale dobrze wypromowany mógłby walką być przed walką wieczoru. Mhm. Ewentualnie jeśli ja wygram z Głażewskim, a Maciej Sulenski pokaże się na przykład z jakimś innym zawodnikiem również dobrze, jeśli Polsat puści to w dobrym czasie transmisyjnym, no to zawsze można zwiększyć swoją rozpoznawalność, Polsat może zwiększyć rozpoznawalność zawodników, tak jak to się dzieje w przypadku KSW i można zrobić taką walkę oczywiście. Czy ty jesteś dobrym pięściarzem, powiedz? Ja ciebie strasznie lubię. Tylko tak jak z sobą rozmawiam, to ty masz takie podejście, a mogę komuś nabić rekord, a tak. Nie mogę komuś nabić rekordu. Ja zawsze w swoich pojedynkach staram się wygrać i daję z siebie wszystko i to widać było w ostatnich moich walkach. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, jak ułożony jest rynek bokserski. Jeśli przegrywam, to mogę komuś, promotor któryś stwierdzi, że z tym Miszkim to można łatwo wygrać, ma niezły rekord, dam go swojemu zawodnikowi do nabicia rekordu. Jeśli ja wygram, no to promotor stwierdzi, no dobra, ten Miszkin wygrywa, może mi sprzedać kilka biletów i przyśle kogoś, żeby mu nabił rekord. Ewentualnie może pomyśleć, wypuszczę go gdzieś za granicę, zarobi Miszkin i zarobię ja przy okazji. No to tak jest skonstruowany rynek. Mhm. Mówisz o KSW, ty sobie wyobrażasz siebie samego w KSW na przykład? Albo w innej dyscyplinie, w innym sporcie, ale też związanym ze sportami walki? Jeśli przyszłaby dobra oferta walki w K1, to myślę, że byłbym w stanie po jakimś czasie się do tego przygotować. Do KSW absolutnie nie, ponieważ zajęłoby mi to zbyt dużo czasu. No, ja nie jestem zawodnikiem, który potrafi walczyć w klinczu, który potrafi zapasy czy walkę w parterze, więc nie. A natomiast w kickboxingu mam około 75 pojedynków w tajskim boksie kickboxingu. Myślę, że byłbym w stanie się jeszcze przestawić. Jesteś biznesmenem dzisiaj bardziej, komentatorem czy pięściarzem? Łączę te funkcje. Moją pasją jest boksowanie. I wszystko inne ustawiam tak, żebym był w stanie znaleźć czas na trening. Więc przede wszystkim chyba boksuję, natomiast utrzymuję się z innych rzeczy, więc ciężko powiedzieć. Na czym zarabiasz? Na komentowaniu zarabiam, na poradach żywieniowych, zarabiam na prowadzeniu działalności własnej gospodarczej. Mhm. Mam sieć sklepów razem ze wspólnikiem. To są hemshopy, tak? I Gandzia Mafia. Tak jest. Słyszałem, że Gandzia też do tego dołączyła. Pierwsze tego typu w Polsce sklepy. Jesteś komentatorem, bo komentujesz bokserskie gale w Polsacie. Czy do Polsatu trafiłeś po ostatnim nagraniu Asa wywiadu? Z tego co pamiętam, złożyło się to jakoś w jedną całość, tak, ale nie wiem, czy to był bezpośredni wynik naszego spotkania, ale fakt, że niedługo po tym, jak udzieliłem ci wywiadu, zadzwonił do mnie pan Andrzej Kostyra i zaproponował mi wspólny komentarz, z czego bardzo się cieszę. Patrz, jaka to jest niesprawiedliwość. Ja zrobiłem tutaj 300 wywiadów i mnie w Polsacie nie chcą, a ty zrobiłeś jeden i poszedłeś do Polsatu. Ale ty z kolei masz świetną fuchę i udzielasz wywiadu w swojej telewizji. Masz stałą pracę, także i tak powodzi ci się świetnie, nawet dwie. Nie masz czego mi zazdrościć. Kasa się zgadza, no ale ty jesteś chęcą, może tam są ładne. Być może, chociaż akurat komentatorzy nie stają przed kamerą. Aha. Może jak kiedyś załapię się na reportera w Polsacie, to tak, pan mi pomoże. Albo będziesz pogodę zapowiadał.
Tam podobno teraz przyjmują ludzi ładnych. Super Express, a propos Andrzeja Kostyna. Tam ukazał się artykuł o tobie, pięściarz, biznesmen. Zostałeś nazwany ewenementem wśród bokserów. Komentator, biznesmen, pięściarz, model i trener osobisty w jednym. To jesteś człowiekiem renesansu. Ja mam bardziej konserwatywny, jeśli chodzi o moje trener osobisty? Poglądy. Trener personalny, właśnie zrezygnowałem z tej funkcji już jakiś czas temu. Chodzi o to, że ćwiczy się osoby indywidualnie, czyli wykupuje się trening ze mną indywidualny. Ale żeby zrobić rzeźbę, tak? Może być trening bokserski, może być trening po to, żeby zrobić rzeźbę. To już zależy od tego, który ten trening kupuje. Mhm. Drogi jesteś? Myślę, że jeśli chodzi o Warszawę, to są to ceny do przyjęcia. Okej, okay, ile kosztujesz? Bo zobacz na mnie. Taki... Chodziłem kiedyś na siłownię, tylko później przestałem i wszystko opadło. Mam taką tendencję do tego, żeby bardzo szybko przyjmować, jakby zyskiwać masę, a później bardzo szybko ją tracić, jeżeli jem nieregularnie, a żyję strasznie nieregularnie. Ile by to kosztowało, żeby zrobić ze mnie, żebym wyglądał tak jak ty, a ty wyglądasz super, jesteś bardzo umięśniony. Nie wiem, czy jesteś w stanie to zrobić, bo wiadomo, że są jeszcze bariery, jeśli chodzi o genetykę, natomiast... Nie mam żadnych. Mógłbym zdecydowanie poprawić to twój wygląd, tylko w tym wszystkim najważniejszy jesteś ty, a nie ja. Ja mogę ci pokazać drogę, ty musisz ją pójść. Ile kosztuje pokazanie drogi? Zależy, czy to jest trening regularny, czy nie. Trzy razy w tygodniu. Trzy razy w tygodniu. No, kilkaset złotych by cię to kosztowało. Miesięcznie? Tygodniowo. A, tygodniowo? Tak, trzy razy w tygodniu. A jakbyśmy, a może zniżkę mi jakąś dasz? Też. Tobie tak. Dobrze. Umówmy się na 500 zł za miesiąc. Nie musisz zawsze mnie doglądać. Trzy dni w tygodniu? Za 500 zł za miesiąc nie jestem w stanie wygenerować tyle czasu. Dobrze, ale ja się kiedyś do ciebie zgłoszę. Uważam, że wyglądasz bardzo, bardzo dobrze, chociaż gejem nie jest. W Super Expressie udzielałeś porad żywieniowych. Tak. Andrzej Kostyra mówił nawet, że jak jedziecie razem komentować galę, to dajesz mu wykłady zdrowego żywienia przez całą podróż. I jemu dajesz za darmo, a mi chcesz ode mnie chcesz pieniądze? No tak, ale jestem winny Andrzejowi Kostyrze kilka przysług, także... Ale mi też jesteś, bo to dzięki mojemu programowi trafiłeś do Polsatu. To już ustaliliśmy. Ale nie mam Andrzejowi Kostyrze podczas podróży w drodze do na komentarz udzielam takich porad, my się tak często nie widujemy. Jeśli się spotkamy kiedyś przypadkowo i pogadamy, to też ci kilka udziela. Mhm. Komentujesz w Fight Clubie oraz w Sport Clubie oprócz Polsatu. Wolisz być pierwszym czy drugim komentatorem? Bo zdaje się, że czasami występujesz jako pierwszy. Wygodniej mi jest, jeśli komentuję w duecie z dziennikarzem. Nie muszę wtedy być tak mocno przygotowany do swojego komentarza. Mogę tylko relacjonować to, co się dzieje w ringu. Całą robotę robi dziennikarz prowadzący. Natomiast jeśli komentuję sam, muszę więcej czasu poświęcić, bo muszę też znać zagadnienia związane z zawodnikami i całą resztą. Dlatego generalnie wolę być w duecie, natomiast większe doświadczenie daje mi komentarzowanie samemu, bo uczę się tej swobody wypowiedzi. Jak często oglądasz jakiś pojedynek, komentujesz, a na koniec werdykt jakby przeczy temu wszystkiemu, co powiedziałeś podczas tych wszystkich rund? Zdarza się? Zdarza się, no ale to tak jak powiedziałem, w boksie jest ocenianie subiektywne, do tego dochodzą jakieś zakulisowe sprawy, na przykład jak werdykt w walce Mayweathera z Alvarezem, gdzie sędzina CJ Ross bodajże dała remis w tej walce, gdzie cały bokserski świat widział inaczej, więc ciężko się czasem z sędziami skomunikować albo widzieć tę walkę w ten sam sposób. Na czym polega turecki układ? Turecki układ? Czy pytasz mnie o zawody amatorskie w Kielcach? Tak. Znaczy, zadziwiło mnie tam kilka spraw. Ogólnie czułem się jak w Ankarze. Tych Turków było tam więcej działaczy tureckich niż ogólnie Polaków. I to już było dziwne na zawodach w Polsce. Nagrody na przykład wręczał lekarz reprezentacji Turcji, prezes reprezentacji Turcji, pierwszy trener reprezentacji Turcji. To ogólnie było tam dziwne. Poza tym
Była walka w wadze 91 kg, gdzie Turek leżał na deskach 4 razy podczas 3 rund. 4 razy leżał na deskach i wygrywa ten pojedynek bezsprzecznie. Kiedy rywal jego zgłasza protest, nagle robi się tumult wokół ringu. Niesamowita presja tych tureckich działaczy i w ogóle kibiców skądś gdzie na sędziach. To była dla mnie jakaś przedziwna sytuacja. Podobno strasznie nie lubisz Arabów, to prawda? Nie, nie jest tak, że nie lubię kogokolwiek. Po prostu w tej sytuacji konkretnej wydawali mi się zbyt agresywni. Ogólnie nacje Arabów są generalnie mocno ekspansywne, mocno agresywne, a agresja mi się generalnie nie podoba. Ja lubię mieć swobodę działania. Na czym polega turecki układ w polskim boksie? Czy taki jest? Nie jestem ekspertem boksu amatorskiego, poważnie. Nie orientuję się tak bardzo w tych sprawach. Słyszałem jakieś ekscesy z panem bodajże Mustafą, ale tak jak powiem, za mało wiem na ten temat, żeby się wypowiadać. Mhm. Pytam, bo słyszałem, że strasznie układów nie lubisz. Chyba nikt nie lubi układów, natomiast... Ja, są tacy, co lubią, wiesz. Ci z tych układów chyba tylko. Dokładnie. Jakie masz plany? Chciałbym w tym roku wygrać z Pawłem Głażewskim, jeśli dojdzie do rewanżu, i później stoczyć jeszcze co najmniej 2 pojedynki, jeśli chodzi o moje plany zawodowe, jeśli chodzi o boks. Chciałbym też, żeby moja firma się rozwijała. Chciałbym częściej komentować. Takie bardzo proste plany zawodowe. Komentowanie daje ci dużą przyjemność, jak rozumiem. Daje mi przyjemność, oczywiście nie zawsze, jeśli są gale na wysokim poziomie, no to i tak te gale oglądam. I jeszcze jak mogę je skomentować i na tym zarobić, to w ogóle, tak jak ci powiedziałem, jest pełnia szczęścia. Natomiast czasem trzeba komentować coś, czego się nie lubi, i jeśli patrzę na przykład na niektóre zawody, to czuję, że moje własne umiejętności idą w dół, ale generalnie lubię komentować. Okej, jakie masz plany prywatne oprócz firmy? Nie. Żony zmieniasz. Dziecko w drodze. Chciałbym założyć, poszerzyć rodzinę, ale to jest wszystko współgra. Musi iść odpowiednio w życie zawodowym, żeby sobie móc pozwolić na założenie rodziny. Ale masz żonę. Mam żonę. Cały czas tę samą. Nic się nie zmieniło przez 1,5 roku. Nie, jestem stały w uczuciach. Naprawdę? Tak. Ja słyszałem inne opowieści z twoich młodych lat. Ale wtedy nie miałem żony. Ja też nie mam żony. Dlatego ja jeszcze stały w uczuciach nie jestem. A powiedz, ty jesteś bogaty? Nie. Biedny jesteś. Znaczy, ciężko powiedzieć. No nie mam zgromadzonego majątku, natomiast żyję na przyzwoitym poziomie. Tak to bym określił. Może dlatego, że jesteś za drogi, po prostu nie dostajesz ofert. Może trzeba obniżyć trochę cenę. Zaproponowałeś mi, Patryku, za 300 by ciebie. Wiesz co, Patryk, raczej to wynika z tego, że późno dojrzałem do tego, żeby coś zrobić ze swoim życiem, i często przemykałem obok. No i teraz czasami brakuje mi czasu na połączenie wszystkich rzeczy, a że robię wszystko naraz, to wiesz, że to nie zawsze dobrze działa. Natomiast myślę, że po jakimś czasie wszystko się ułoży. Czy ja ci to mówiłem, czy dopiero... Co tak robisz? My to pokażemy. I będziesz wyglądał jak głupek w telewizji. Czy ja już powiedziałem kiedyś to w pierwszym programie, czy dopiero teraz to mówię, że ty jesteś chyba za inteligentny i za mądry, żeby zrobić karierę w boksie? Nie wiem, czy to mówiłeś, ale... Ale słyszałeś takie opinie. Trzeba być inteligentny. Czasem jeśli spotykasz... A nie trzeba być wariatem i szaleńcem? Wariat i szaleniec nie osiąga sukcesu. Osiągają sukces ludzi inteligentni, którzy w ringu są w stanie szybko przeanalizować sytuację, którzy podczas treningu są w stanie analizować odpowiednio wszystko, co im podaje trener. Uważam, że boks jest dla ludzi inteligentnych, tak jak każda dziedzina życia. To, że na przykład pięściarz źle wypada czasem przed kamerami podczas wywiadu albo w innych dziedzinach życia, to wynika z tego, że on w tych dziedzinach życia nie uczestniczy albo uczestniczy zbyt rzadko i po prostu nie rozwija się na tym polu. Na przykład profesor Tyson był mistrzem intelektu, prawda? Myślę, że w ringu wychodził i wiedział, co ma zrobić, żeby było dobrze. Radzi sobie w jakiś sposób do tej pory. To, że życie potoczyło się jego tak, jak inaczej, to wynika też może z tego, że dostał złą edukację. Wiemy, z jakiej rodziny pochodził, gdzie miał się nauczyć innych rzeczy poza ringiem. Często komentujesz walki polsko-polskie? Nie. A będziesz komentował?
jeśli przyjdzie taka okazja, to skomentuję to jak każdy inny. Nie, zastanawiam się, czy będziesz dostawał telefony od kolegów na zasadzie, co ty się wymądrzysz, co ty osiągnąłeś. Tak, tylko że każdy właśnie inteligentny nie zadzwoni, nie zareaguje w ten sposób, bo wie, że oceniam to jako ekspert i tak jak powiedziałem, ja nie muszę czegoś umieć wykonać, żeby zwrócić na to uwagę. Mówię, może mnie ograniczają moje osobiste jakieś tam niedociągnięcia, jeśli chodzi o koordynację ruchową i nie potrafię tego wykonać, a widzę, że to trzeba zrobić. No, nie trzeba tego wiedzieć. No Janusz Pindera też nigdy w życiu nie boksował, a widzi dużo w ringu. Mourinho niby grał, ale nigdy na tym poziomie nie grał, na jakim jest, jeśli chodzi o trenera. To prawda. Tu się z tobą zgadzam. W wielu rzeczach się z tobą zgadzam i życzę ci zwycięstwa z Głażewskim. Co na to, Paweł? I żebyś mnie wytrenował. A nie wiem, bo Paweł na razie nie może do nas, do programu przyjść. Nie ma go w Warszawie i nie może dojechać. Ale kiedyś pewnie przyjdzie. Zimno nie przyjdzie nigdy. Nie lubi cię. Nie lubi mnie. Powiedział, że nie przyjdzie. Aż nie wiem, czy mnie nie lubi. Chyba mnie nie lubi, skoro mówi, żeby więcej już nie dzwonił. Kto jeszcze nie przyjdzie? Paweł Kołodziej nie przyjdzie. Izu już nie przyjdzie. Ale już był. Nagrabiłeś sobie. Tak, już paru nie przyjdzie. No, Paweł Kołodziej nigdy nie był, powiedział, że nie przyjdzie. Myślę, kto jeszcze? Nie, reszta przychodzi. Dmitruk nie przyjdzie. Ale czemu to? To nie wiem. Jak nie ma, jak oni nie przyjdą, to Jackiewicz zawsze chętnie przyjdzie. Tak jest. Dziękuję za rozmowę. Maciej Miszkin, bokser. Pięściarz czy bokser? Obojętne. Pięściarz, obojętne. Pięściarz, bokser, komentator, biznesmen. Model, trener osobisty. Wystarczy. Były trener osobisty, ale cały czas będzie trenował mnie, człowiek, który nie lubi układów, i przyszły pogromca Pawła Głażewskiego. Jak Głażewski przyjdzie, to powiem mu, że życzę mu zwycięstwa z tobą. Taki to jest program. My po prostu gadamy źle o tych, których nie ma, a dobrze o tych, co są. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu. Do widzenia.